Witam w audycji gościa Radia 5, a dziś w studiu Radia 5 ojciec Rafał Kołodziejski, proboszcz parafii Bożego Ciała Ojców Franciszkanów w Suwałkach. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże, pokój i dobro. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a będziemy mówić o pielgrzymkach rowerowych. Mamy teraz sezon pielgrzymkowy, mamy też lato, sezon rowerowy. W ten sezon wpisuje się parafia Ojców Franciszkanów i zaprasza na rowerowe pielgrzymki Taka większa pielgrzymka, dłuższa w sobotę 10 sierpnia, wcześniej w czwartek, pielgrzymka krótsza, bo na Krzymieniuchę. Oddaję księdzu głos. Skąd taki pomysł i jak z frekwencją, jak z zainteresowaniem tymi wydarzeniami? Mhm. Chciałbym też dodać, że wcześniej, czyli w czerwcu, pod koniec czerwca, odbyła się trzecia pielgrzymka z suwałk do Giczwaldu. To jest ponad 260 km, pięciodniowa. Przepiękna trasa przez Mazury i przez e, kawałek Warmii. E, wszystko rozpoczęło się właśnie e, jakieś trzy lata temu, kiedy przedzwoniła do mnie pewna pani i powiedziała, Po szojcach chciałabym, żeby ojciec zorganizował pielgrzymkę rowerową e, do Gieczwałdu. No ja mówię, byłem przerażony, dlatego że ja rowerarzem żadnym nie jestem, e, raczej wolę piesze pie, e, pielgrzymki podróże i tak się zdziwiłem, dlaczego ja, ale ze względu na to, że lubię wyzwania i lubię podejmować się rzeczy niemożliwych, no zorganizowałem taką pierwszą pielgrzymkę. Ona była przecudna, piękna, przez pięć dni, żeśmy dotarli rowerami z Suwałk do Gieczwałdu i później, no coś w moim sercu tak się rozpaliło. No, i zacząłem też organizować inne wyjazdy. Choćby w tym roku trzeci raz udamy się do Studzienicznej. Przepiękna jednodniowa pielgrzymka, wyprawa. Ale też w tym roku rozmawiając z pewnym księdzem, który nas podejmował na nocleg w czasie Pielgrzymki do Gieczwałdu, on podzielił się taką informacją, że on raz w tygodniu organizuje wakacje dla swoich parafian taką przejażdżkę parafialną dookoła jeziora w Olecku. Przepiękna trasa, parę razy już ją pokonałem. I tak przyszła, przyszła mi myśl, żeby nie zrobić takie przejażdżki właśnie w naszej parafii. Zorganizowałem pierwszą na górę Krzemieniuchę. Było około 50 osób, dorośli, dzieci, młodzież. Później zrobiliśmy przejażdżkę nad jezioro z kąpielą, byliśmy nad szelmentem. Później przejażdżkę dookoła suwałk, takie 20-kilometrowe. No i jutro też bardzo serdecznie zapraszam. Jedziemy na górę Krzemieniuchę, to jest góra w wiosce Żywa Woda na terenie naszej parafii. Tam jest kapliczka Matki Bożej Różańcowej, a w środku jest przepiękna była Matki Bożej Ostrobramskiej, którą dokładnie 80 lat temu przywieźli żołnierze polscy z Wilna. Tak mówi gospodarz tej góry, pan Wiesław Pietrowaj. No i stąd się zrodziły właśnie takie pomysły. Niesamowita też integracja. Możemy razem z parafianami, ale też przyjaciółmi naszego klasztoru, sympatykami, po prostu ze sobą być, pośmiać się, pogadać, pomodlić. Na tych pierwszych pielgrzymkach comiesięcznych, które się odbywają na górę, krzemieniuchę. Zaraz po modlitwie w Kapliczce jest ognisko, które rozpala nam pan, gospodarz tego miejsca, pan Wiesław. Jest, jest kiełbaska, klasztorna herbata. I tak też będzie w czasie wyjazdu do Studzienicznej. Będziemy jechać przez suwałki, płociczno, Gawrychrudę. Będziemy mieli postój na różaniec, na jakieś śniadanko, smalec klasztorny. Później Wjedziemy w las, w Puszczę Augustowską, przez Upustek. Będziemy przejeżdżać do takiego miejsca uroczysko. Tam jest pomnik pomstańców styczniowych. No i dojedziemy do studzienicznej. O godzinie 13 będzie msza święta. Zapraszam też tych, którzy no, nie pojadą rowerami, a mogą sobie dojechać. A po mszy będzie tradycyjnie, już trzeci raz, ognisko. I po ognisku wracamy z powrotem. Jak dołączyć do takiej wyprawy? Yy, do tej Zacznijmy tej czwartkowej. Jak czwartkowej dołączyć? po prostu o godzinie 19:00 trzeba się pojawić przed naszym kościołem Bożego Ciała, no i wspólnie wyjedziemy. A jak dołączyć do tej dłuższej, 70-kilometrowej? Yy, trzeba by było się zapisać, więc do niedzieli u nas w klasztorze, dlatego no, ze względów organizacyjnych, że musimy przygotować właśnie jakiś posiłek, kiełbaskę czy coś tam. No tak, no trzeba, do... trzeba to policzyć, aby starczyło. No tak, żeby nie zabrakło. Tak. Czyli do najbliższej niedzieli zapisać się, aby można było wyruszyć 10 sierpnia na pielgrzymkę do Studzienicznej. Po co jechać z pielgrzymką, skoro można pojechać samemu? Bo w grupie jest raźniej, szybciej mija trasa, lepiej się jeździ, ale też jest no, doświadczenie takiej wspólnoty i bycia z ludźmi. Na przykład, jak jeździmy do, do Gieczwałdu, nocujemy w namiotach ja nocuję w namiocie na przykład albo gdzieś na karimacie na podłodze. Rano mamy wspólne posiłki, wieczorem wspólne posiłki, które sobie sami gotujemy, wszyscy razem. Jest takie niesamowite doświadczenie takiej wspólnoty, bycia razem, blisko. Można porozmawiać. Cieszyć się sobą, można komuś usłużyć. Ja na przykład często wstaję rano i wszystkim robię, jajecznicę smażę. Później no, człowiek przeżywa taką radość, nie? że coś mogę zrobić dla drugiego i przede wszystkim no, być razem. Ale no, też ta kwestia, że możemy się wspólnie pomodlić. Pielgrzymka to też wspólnota. Mamy wakacje, jak wyglądają wakacje w kościele, no i są wakacje od kościoła? Od Pana Boga nie ma wakacji, od Kościoła nie ma wakacji. Kościół to też wakacje no, no działa. U nas na przykład no, organizujemy takie jakieś inicjatywy dodatkowe, zewnętrzne. Za chwilę nasi, nasza młodzież i ministranci, z ojcem Maciejem, pojadą w Bieszczady. Robimy różnego rodzaju, właśnie akcje. Zapraszamy parafian czy na ogniska, czy na jakieś takie nabożeństwa, na zewnątrz właśnie. Przecież też wiemy, że w wakacje na przykład wyruszają pielgrzymki piesze, czy do Wilna już się odbyła ta pielgrzymka. Teraz w trakcie jest pielgrzymka na pieszo, zsuwał ksełku do Częstochowy właśnie. O której też już mówiliśmy. No i to najważniejsze wydarzenie, z którym kojarzą się ojcowie franciszkanie, ale do tego wydarzenia to jeszcze kawałek. Wydarzenie, z którym kojarzy się też święty Franciszek, msza z udziałem pupili naszych czworonożnych. Nabożeństwo. Podczas których błogosławimy. Dziękujemy Panu Bogu za właśnie zwierzęta. My w klasztorze mamy trzy psy, dwa barneńczyki i kropkę takiego. No, kundelka, który jest bardzo świetny. No, co roku organizujemy właśnie takie nabożeństwo w uroczystość Świętego Ojca Franciszka. To jest 4 października. No i to nabożeństwo cieszy się zawsze, no myślę, że można powiedzieć, licznym udziałem. Ludzie przychodzą ze swoimi zwierzętami. Najpierw Panu Bogu dziękujemy. Za to, że mamy właśnie zwierzęta, za radość, jaką wnoszą nasze życie. Później modlimy się za nas, żebyśmy my byli odpowiedzialni i dobrze się troszczyli o te zwierzęta, a później też modlimy się i błogosławimy te zwierzęta. No bo jak my ludzie chorujemy, mamy nasze słabości, niedomagania, to tak samo i te zwierzątka. Ale o tym też jeszcze powiemy bliżej tego wydarzenia, tymczasem rowerowe pielgrzymki, najbliższa. Już jutro o godzinie 19 wystarczy, aby dołączyć do niej, wystarczy przyjść na godzinę 19. Z rowerem. Z rowerem przyjechać. Na, na ramę mogę kogoś zabrać, albo na bagażnik. Osoby zdecydowane na dłuższą wyprawę do Studzienicznej mają stawić się, zgłosić się telefonicznie lub osobiście, tak? tak. Do parafii Bożego Ciała Ojców Franciszkanów w Suwałkach, 70 kilometrów. Wyjazd w sobotę 10 sierpnia. A zapraszał ojciec Rafał Kołodziejski, proboszcz parafii Bożego Ciała, Ojców Franciszkanów w Suwałkach. Dziękuję za spotkanie. Cześć Boże, dziękuję bardzo. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.